uda się dzisiaj przełamać tę klątwę? Czy przeżyje pierwszy dzień, czy znowu się wybie day one? Powiem wam, czemu bierze się takiego armora. Widzowie, ale tu sypie. Podoba mi się. Mogę zostać Warden of the Magi. Ty bossa spotkałem. Fajnie się robi tą mechanikę ligową. Podoba mi się. Omen of Return. Zajebisty na HC. Ale będzie grane, nie? Fajnie. Siemka, słuchajcie. Siemanko. Jak widzicie, jest już kolejka. Nie wiem, czy widzieliście. Warto zacząć wchodzić do gry. A teraz, słuchajcie, zobaczmy sobie nowe supporter paki. O! Ale zajebisty ten z wężami. Co ty gadasz? Aha! Że to jest taki jakby crafting bench. Co wy gadacie? Ale zajebisty crafting bench. Znaczy ogromny, niefunkcjonalny przez to trochę. Witam lutologa. Ale wygląda mega dobrze. Mega mi się podoba. Ej, naprawdę dobry jest ten supporter pack. A to dopiero pierwszy patrzymy. Dobra, widzowie. Od razu wam mówię. Przepraszam, ale muszę kupić ten supporter pack, bo on mi się tak podobał, jak go tylko zobaczyłem wcześniej, jak pokazali przez ułamek. Tak jest zajebisty z tymi wężami. Patrzcie, w ogóle tutaj nie masz nóg. Jak streamer. Jest nas sporo teraz, czekamy sobie. Więc chciałbym przypomnieć, że możemy, że możecie dołączyć, nie? Tutaj jest nasza liga, cmentarzysko, zajebista, jak dołączyć, wchodzisz sobie, możesz sobie poczytać o lidze, pytania o lidze, klikasz tutaj, przenosi cię na nasze cmentarzysko, jest ponad 300 graczy, będziemy grać wspólnie na cmentarzysku, przycmentarzymy razem, widzowie, nie? Przycmentarzymy fest, patrz na to, na poeracing.com jak wbijecie. Mamy zakładkę cmentarzysko, więc wszystko tu będzie automatycznie śledzone. Widzowie, mamy swój własny ladder, nie? To jest totalna essa. Widzowie, jak obstawiacie? Uda się dzisiaj przełamać tę klątwę? Czy przeżyje pierwszy dzień, czy znowu się wyjebie day one? Uda, nie uda? No, rabini podzieleni. Ostatnimi czasy, powiem wam tak, mam cały czas czerwone oczy. Ale to dlatego, bo no było spane po 4 godziny dziennie, nie? W sensie dosłownie ostatnio był moment bardzo dużej ilości pracy. Były poradniki, była bardzo intensywna praca nad tym, żeby cmentarzysko mogło wystartować, żebyśmy mieli zajebisty event na start. Czy żałuję tego, że prawie w ogóle nie spałem przez ostatni tydzień? Nie! Bo miałem, zajebiście się bawiłem tworząc content dla was. Cieszę się, że mam dla kogo robić content. Dobra, koniec, bo się wzruszyłem. Widzowie, tutaj zaczynamy. Cmentarzysko Piotra, widzicie? Ale patrzcie, co najpierw robię. Robię postać na zwykłym Hardcore Affliction, jakąkolwiek, żeby przyszły mi jakby układ starszy. Po założeniu jej, usuwam ją od razu. Od razu ją usuwam i zakładam postać tutaj, na cmentarzysku. Cmentarzysko Piotra. Piotr detonujący. Okej, patrzcie, wpiszcie sobie też coś takiego, widzowie. Global 1133, widzicie to? Wpiszcie coś takiego, to pozwoli wam widzieć nasz czat. I czekajcie, loot filter chcę już odpalić. Ty, failed to item loot filter, nie mam ultimate aspektu. Zaraz będę musiał to naprawić. Okej, czy teraz działa? Nie, żaden filter mi nie działa, ze względu na jakiś problem z ultimatum aspektem. Jest jakiś problem. Widzowie, czy wam działa filter? Też macie ten problem, też wam nie działa filter. To widzowie, prawdopodobnie z lada moment na Neversinku będzie fix. Jeśli macie problem z filtrem, to na pewno lada moment to naprawią. Neversink zazwyczaj czuwa, jeśli jest jakikolwiek problem, to sekunda. Powiem wam, czemu bierze się takiego armora, jak chcecie być bezpieczni na hardkorze. Warto mieć armor i evasion na samym początku, bardzo, bo patrzcie, ile nam to daje. Bardzo dużo physical damage reduction potencjalnego na mut placach, więc jeśli szarżuje w nas wroa, a mamy to 47 armora, to nie oznacza to naszej natychmiastowej wyjebki. Aha! Dobra, widzowie. Mówiłem, że zawsze jest dead day one. Zawsze ginę day one. Zawsze ginę day one. Zawsze ginę day one. Ale to zajebiście, że zginąłem teraz. Powiem wam czemu. Bo to oznacza, że już nie będę ginął od tej pory. Że jakby zrobiliśmy sobie deada bardzo szybko. I teraz już progresujemy całą gierkę bez deada. Zajebiście. Widzowie, rada. Na początku podnosicie wszystko. O, w ogóle tutaj bardzo lucky start. Bo patrzcie, dało nam Alchemy Orba na start. To jest świetne. Bo to pozwoli nam, jeśli zobaczymy teraz trzylink jakiś, od razu go zalchemikować. Jest trzylink łądzik, kupujemy go, od razu leci alchemik i jest zajebisty, ale na level 3, no niestety. Całą resztę sprzedajemy, nawet za to, żeby mieć dodatkowy wisdom scrollek. I patrzymy buty z movement speedem, nie ma butów z movement speedem. Widzowie, zrobimy dzisiaj, ja dzisiaj się nie śpieszę w ogóle, bo dzisiaj nie partycypuję o nagrodach. Wszystkie nagrody są wasze, ja nie walczę o nagrody. Właśnie startuję swoją pierwszą ligę HC, jak jeden z... Nie jesteś jedyny, stary. Myślę, że większość uczestników cmentarza gra na hardkorze pierwszy raz. Jesteś jednym z wielu,
początkujących facekowiczów i trzymam kciuki za ciebie, stary. Dobra, i teraz wielki test mechaniki ligowej. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Boję się, że to będzie wyjebka, ale chcę testować. Zobaczmy. Idziemy z jakimś duszkiem. Ładnie to wygląda. Jest fajnie oświetlone. Podoba mi się. I on nas prowadzi do Wildwoodu. Robale nas prowadzą w ciemności. Zbieramy jakiś pyłek żółty. Dobra. Aha, no i wychodzą moby. Mogę się cofać? Mogę się cofać bez problemu. Nie ma z tym problemu. Okej, git. O kurwa, dobra widzowie, nie wchodźcie tu w early. Nie wchodźcie tu w early. Widzieliście, co się stało? Nie wchodźcie tu w early. Nie wchodźcie tu w early. Nie wchodźcie tu w early. A wiecie, co ja teraz robię? Patrzcie, w naszym poradniku, wykrzyknik poradnik, jest taka wielka rada. Na początku gry omijać mechanikę ligową, bo jest ripi. Ale musiałem to stestować, żebyście wy nie musieli. O! Co ty gadasz? Widzowie, patrzcie, jest bounty na wpisanie Golden Handjob na czacie i tam wygrywa pieniądze osoba, która to zrobi jako pierwsza. I dosłownie Macfez i Artic wrzucili to tak jakby w tej samej sekundzie. Tylko Macfez, nie wiem, dobra, może w sekundę wcześniej. Gdzie jest ograniczona ilość slotów na lidze? Jeśli tylko ich będzie brakowało, stary, to je dokupimy, więc nic się nie martw. Będzie trzeba, to dokupimy. Widzowie, fajnie, że dołączacie, już jest nas prawie 400 osób na lidze. Zajebista sprawa. Dziękuję wam ślicznie za zainteresowanie. Czy odpalać strongboxy na HC? Zajebiste pytanie, Tormir. W sensie, mówię serio. Bo to jest coś, o czym powinienem napisać w poradniku, a nie napisałem, widzisz. Widzowie, jeśli pierwszy raz gracie na hardkorze, bardzo ważna rada. To, co Tormir zapytał, to jest zajebiste pytanie. Co robić ze skrzynkami na hardkorze? I odpowiedź jest prosta. Dopóki nie posiadacie odporności na Freeza, omijacie skrzynki. Bo jak was sfrizuje skrzynka, to giniecie. Zaraz wam pokażę tipek, który jest mega potężny na hardcore. Coś może nieoczywistego. Słuchajcie. Patrzcie, są takie pierścienie jak Iron Ring, nie? One nic mi nie dają na takim kasterze. A zaraz wchodzimy do komnat Mervale, która jest bossem zadającym bardzo dużo obrażeń od zimna. I tutaj patrzcie, co możemy zrobić. Bierzemy jakiekolwiek niebieskie gemy, nawet takie za wisdomka, jakiekolwiek, i wendorujemy Iron Ring razem z niebieskim gemem. To nam daje Sapphire Ringi, które mają wbudowaną w podstawę Hold Resistance. Możemy jeszcze, patrzcie, co zrobić, bo mam dwa alchemiki. Walnąć na to po alchemiku i teraz jesteśmy totalnie przygotowani. Patrzcie, nasz Cold Resistance skoczył do 51. Kolejna rzecz, kolejny tip na hardcora. Wbiłem level 13, a od 12 mamy dostęp do crafting bencha. Więc jeśli chcesz być wytrzymały na hardkorze, no to patrz. Idziesz na crafting bencha, tak się składa, że mam trochę transmutów, więc mogę taki jeszcze ten pierścień wziąć. I cyk, z alchemii dodać life'a. Wziąć drugi. Cyk, z alchemik dodać life'a. Ja pitole, jakie to potężne. Urfishwipe. Mizrael pyta, jakie są tipy, żeby bezpiecznie zrobić laby. Mizrael, słuchaj, jest parę tipów. Chcesz dwie, trzy flaszki na HP dla pewności i jedna z nich chociaż musi być antybleedowa. I najlepiej też, jakbyś miał jedną instantową, jedną antybleedową. To jest kluczowe. Inna sprawa, to jest taki mniej znany tipek. Stone Golem. Stone Golem daje ci regenerację życia za darmo. Musisz mieć tylko 34 poziom i odbierasz sobie Stone Golema za zabicie Vola. Okej, widzowie, ten kill Graviciusa był bardzo ważny. Już wam mówię czemu. Za Graviciusa dostajemy dostęp w końcu do Arma Crema, czyli do jakby skilli, które no bardzo zbufują teraz nasz build. Patrzcie, co teraz się dzieje. Ale będziemy gnieść oponentów. Jak robaki będziemy ich zgniatać. Prosto z Polski. Kurde, widzicie to? Nie no, ale Power Spike. Jak się założy tego Armageddon Branda, nie? Przecież to pięknie wygląda, jak teraz wchodzimy i on wszystkich gniecie w ten sposób. Teraz czuję się gotowy, słuchajcie, żeby wypróbować mechanikę ligową. O Jezu, jak tu sypie, co ty gadasz? Widzowie, ale tu sypie. Podoba mi się. Okej, okay, i teraz zbufowało nam potwory w tej lokacji. Ale boli, co jest? O kurwix! Widzieliście to? What? Ale był przerażający ten mobek. Naprawdę tu jest niebezpiecznie. Ale puszujemy pod kontencik, wiecie, o co chodzi. Widzowie, wszystko dla kontenciku. Ja się tu nie czuję bezpiecznie, ale pod kontencik. Uff. On jest Vivid Empowered. O kurde no. Widać, że po dropie, nie? Że był wzmocniony mechaniką ligową. Kurwa, to wygadacie.
Lekki stresik. Jezus, o co się działo, nie? Goniło mnie ze 4 rery. O! Widzowie, przypominam, jak ktoś jeszcze nie zaczął, dopiero się będzie zaczynał udział w lidze Affliction, to polecam to zrobić na naszej prywatnej wersji, na naszym prywatnym serwerze Cmentarzysko. Wykrzyknik Liga po więcej informacji. Ile liczyłeś szczerze, że osób dołączy? Szczerze mówiąc, Szagiński, myślałem, że graczy będzie mniej niż na Kasztanowej przede wszystkim. W sensie na Kasztanowej to jest tak zazwyczaj po 400 ostatnio, to myślałem, że u nas będzie ze 200. Raz, że to jest pierwszy taki event, a dwa, że jest na League Starcie, gdzie wielu osób nie chce grać prywatnych lig na League Starcie. Gadałem z Kasztanem, że no pokaż wszystkim, jaki jesteś dobry, udać się, pokaż, że wygrasz event, no dalej, weź udział. Ja mówię, mówi, że nie wejdziesz mi na ego, a ja mówię, czyli nie dasz rady. I udało się, siadliśmy mu na ego, widzowie. Teraz możemy zaprosić Kasztana na ligę Jessa. Czy chaoski? Co ty gadasz? 3% quality gema, albo dostać nasz pierwszy transfigured gem. No to bierzemy transfigured gema. Uwaga. Aha, musi być aktywny gem. Czekajcie. Stormbind of Teleportation, Glacial Cascade of the Fissure i Void Sphere of Rending. Kurwa, co to jest? Jest Glacial Cascade of the Fissure. To jest stare Glacial Cascade. To chyba fajne, nie? Teraz tak, elementalistką zostajemy, moi drodzy. W pierwszej kolejności na pewno chcesz Shaper of Flames, bo będziemy zakładać większe ignite i zawsze ignite'ować, co jest spoko, bo mamy, że mniej nakładamy ignite'ów, bo crit strikes do not ignite, a mamy też increased damage with hits against ignite enemies, a one zawsze będą ignited, więc jakby wiecie, o co chodzi. Zawsze będzie 100% increased damage with hits. Co można z tym pułkiem zrobić? Wiesz co, żeby go wykorzystać, ja muszę pierw znaleźć NPC-ów, którzy są z tej ligi, ale jeszcze ich ani razu nie znalazłem. O! Właśnie pożaliłem. Dobra, już znalazłem. Okej, okay, patrzcie. Mogę zostać Warden of the Magi. I to nim bym chciał zostać na początku. Aha, nie mogę na razie. Muszę znaleźć Warden of the Eves, żeby nim zostać. Na razie mogę zostać tylko Wildwood Primalistą. Dobra, to na razie zostanę Wildwood Primalistą. I mogę u niej kupować moje pierwsze czarmy. Zobaczmy. Again, Endurance Charge when you stun i Increase the Effect of your Curses. To na razie nie chcę tego. Ej, fajne są kolorki tutaj na tej mechanice ligowej, nie? One naprawdę są ładne, Imo. Kurde. Czy to jest House Damage? Wygląda na House Damage, trzeba uważać. Void Emperor Cremation. Zajebisty, Boże, jaki on jest ładny. Dobra, kupuję to, bo jest na przecenie akurat. Ej, patrzcie na to. Zajebiście wygląda. Koleżanko, pozwól mi zostać Wardenem of the Magi. Zajebiście. Zaczynamy od Oath of the Magi i patrzcie, co robimy. Bierzemy Seresy. I bierzemy se max life. Nie mając gemu w rękawicach i w hełmie, dodajemy sobie kosmiczną ilość resistów i kosmiczną ilość max life'a. O! Zakolan Gucianu właśnie zginął. Śmieszny nick. A propos takich kombinacji z nickiem, to widz bardzo śmieszny nick mi wymyślił, jakbym grał Juggernautem. Piotr Maciej Jug. Śmieszne, nie? Ty bossa spotkałem pierwszego. Takiego jakby. I dropnął mi charm. Ty, dostałem popierdolony charm właśnie z tego bossa. Mam właśnie charm tricksterowy. Trickstera w charmie. Mam, że mój damage liczuje jako energy shield. To jest ogromne. To jest huge. O kurde. Wildwood Abomination, jakiś bossik. Mogę z tego wyjść? Zamiast z tego wyjść, to go zabiłem. Lupin charm, zobaczmy. Projectile zdobywają damage, im dalej jesteś i masz Avoid Elemental Ailment while phasing. Jeszcze prościej nabijania Avoid Elementsów dla Readerki. Fancy, fajne. Patrzcie, omeny tu dropią tak o. Gdy spadnie ci życie, dostajesz adrenalinę. Fajnie. Fajnie się robi tą mechanikę ligową. Podoba mi się. Na początku była popieprzona, bo była turbo ripi, zanim swoją postać się trochę przygotuje. Ale tak po 40 poziomie to już jest spoko. Omen of Return. Zajebisty na HC. Jak zginę, to otwiera mi portal. No, nie mam antyfreeza, więc tego nie biorę. Chyba, że zrobimy tak. On nie freezuje, ale się nie przejmuje, bo replace'owaliśmy sobie ability. Caspid jest fajny dla nas, nie? Bo kastujemy dwa spele mimo wszystko. O kurwa, widzowie. To są te bosiki tak jakby, które nam odblokują trzeci punkt ascendancji wildwoodowej. O kurwa. Przesadzone były.
Widzieliście, co tu się stało? Tu mam pełne życie. I w przeciągu pół sekundy nie żyję. Tu mam pełne życie. Tu dostałem w ogóle stana. No, szybko. Zobaczmy na 0,25 speed. No, groźne to było, powiem wam. Dobra, to jeszcze raz.